Hej, z tej strony Bachwus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii celowego, czyli nasza to czwartkowa seria, w której informuję was o niszkach, premiach i ogólnie tym, co aktualnie dzieje się w Getownej. Łapka w górę, subicie sprawy, a my teraz sobie zaczynamy. Więc na podium znajduje się Nero Custom, czyli pojazd od Benego, który standardowo ma spoiler i nie da się go zdjąć. A tutaj co Rockstar nam robi? Oczywiście pojazd bez spoilera, czyli po raz kolejny Rockstar daje nam pojazd, który jest w pewien sposób zgliczowany. Albo są koła zgliczowane, albo właśnie spoiler. I teraz jest ta druga opcja. No cóż. Ciekawe, czemu właśnie takiej opcji normalnie w grze nie ma, tylko muszą właśnie takie akcje odwalać. Dobra, ale my sobie teraz przechodzimy do premii. Ale najpierw wyjdę sobie na zewnątrz. I wtedy dopiero wam pokażę. To jest dobry pomysł. Więc zaczynamy sobie od tego, że jak wejdziemy sobie w online, następnie akcje, rozegraj akcje stworzone przez Rockstar. I tu mamy coś takiego jak wyścigi kaskaderskie. I teraz doszły nowe mapy, chyba 7 albo 9, chyba 7 nowych właśnie wyścigów kaskaderskich i one teraz są właśnie na potrójnej premii. Proszę bardzo. Jak widać tutaj te mapki, które są jeszcze nie ocenione, to są te nowe, nie? Ale akurat po godzinie dwóch powinno już być normalnie, nie? Więc na razie pokazuję wam ogólnie jakie ładne sesy, kurde, Rockstar zrobił, nie? Takie bardziej, wiecie, zobaczcie, że tu jest ewidentnie jakiś Photoshop użyty, nie? A w innych mapkach starych, które są zwykłe sesy z gry, na przykład tutaj, nie? A tutaj zobaczcie, kurde, Rockstar się bardziej postarał. Wow! Niesamowite, a tutaj też? Nie, tutaj normalny SS. Dobra, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że jak wejdziemy sobie tutaj jeszcze w tryb adwersarza, to dalej jest dla potrójnej premii tryb, który jest potrójnie premiowany przez cały miesiąc. I tutaj mówimy sobie o trybie oczywiście, który nazywa się walka zmechanizowana, ale najpierw muszę do niej dotrzeć. To nie będzie zbyt proste, bo on jest chyba na samym dole. Prościej byłoby, gdybym zaczął od tej drugiej strony, ale no cóż. Tak się czasem, kurde, zdarza się, błędy popełnia. Ale już akurat dotarłem do tego miejsca, proszę bardzo, tutaj mamy potrójną premię na RP i potrójną premię na hajs. Spoko, może ktoś lubi. A teraz jeszcze możemy sobie przejść do jednej premii, raz dwa niestety, więc wchodzimy sobie jeszcze raz stworzone przez Rockstar, następnie misje. I tutaj akurat wszystkie misje nie są na podwójnej premii, ale misje, które daje nam Simeon, już tak. I są to te misje stare, czyli te, które były od początku gry, typu rozwałka. Wiecie, pierwsza część, druga, trzecia. To są te misje stare, stare. Ale jak już macie grać któreś misje Simeona, to lepiej grajcie sobie misje, które zwą się Konfiskata, proszę państwa. Są to misje, które troszeczkę więcej płacą, więc polecam je sobie właśnie pograć. Jeżeli ktoś nie ma innych biznesów, nie? No to spoko. Na tym macie pewny hajs, a na wyścigach macie może sporo hajsu, ale tylko i wyłącznie za pierwsze miejsce. A pozostałe 29 osób, no, za wiele tego hajsu nie dostaje. A teraz przechodzimy sobie do internetów, zaczniemy sobie od nieruchomości. Więc tutaj dobry pomysł będzie taki, że wejdę sobie na tą oto stronkę i pokażę wam, że tutaj jest tańsza baza. A dokładniej, kurde, nie jedna, tylko wszystkie. Więc proszę bardzo. Kupić i do tego jeszcze, gdyby ktoś był zwyrodnialcem, to także wszystkie style są tańsze, ale akurat to nie jest zwyrodnialstwo. Wzory to samo, ale na przykład dzieło orbitalne także jest tańsze. Nie jest to zbyt dobra wiadomość dla graczy GTA Online, no ale jest. Pokój ochrony także, pokój rekreacyjny, prestiżowy i ekskluzywny także i mieszkanie także jest tańsze. A jakie kurde tanie jest to mieszkanie, lol. Dobra, ale my sobie teraz przejdziemy do Warstocka, ponieważ już więcej zniżek na nieruchomości nie ma. Ale jest zniżka na Avengera, który znajduje się w bazie. Możemy go tam właśnie przechowywać. I właśnie teraz jest on też tańszy. No spoko, może ktoś lubi. Znaczy, może ktoś lubi. Akurat te pojazdy typu Terrorbyte, Avenger mobilne, nie są one w większości przypadków zbytnie przydatne, ale uważam, że każdy gracz GTA Online powinien je posiadać, nie? Dalej lecimy sobie. Jest scramjet tańszy, pojazd do zabawy, głównie, spoko. Lecimy sobie jeszcze dalej, jest zniżka na Trastera, jest zniżka na Kanjali i zniżka na wóz pacyfikacyjny.
No z tych trzech to akurat powiedzmy, że jetpack jest w miarę okej. Dalej, Czernobok jest tańszy, jest to pojazd do zabawy, raczej do walki nie jest zbyt dobry, bo pada na jedną rakietę. Dalej, lecimy sobie. I jest tańszy World Croquet, 1 700 000, kurde, sporo. Ale chyba będę musiał go sobie zakupić, jest Hydra tańsza, o, w końcu. No to kurde, mam kolejny pojazd do zakupienia. Spoko, 1 800 000, spora zniżka. Chyba tak około 40%. I to tyle, jeżeli chodzi o Rostoka. Więc przejdźmy sobie do Benego. Ponieważ tutaj mamy taki pojazd, który zwie się Bravado Gauntlet. Ale jeżeli przerobimy go sobie na wersję custom, no to wtedy ta przeróbka będzie tańsza. Więc warto sobie o tym wspomnieć. W tym tygodniu taka właśnie zniżka obowiązuje. Legendary Motorsport. I akurat tutaj jest ciekawa sprawa, ponieważ mamy i Morgona tańszego. I Morgon kiedyś był strasznym kozakiem, ale został spaczowany i niestety już teraz jest tylko i wyłącznie gównem. Lecimy sobie bardziej w dół. I tutaj mamy tańszy pojazd, który zwie się X80, a nie, jeszcze nie. Jest Infernus tańszy. Mech. Znaczy on jest bardzo ładny, ale nie jest zbytnio dobry. O wiele lepsze jest Turismo, które nie jest niestety tańsze. Jak mówiłem, X80 Pro to jest tańsze. Spoko. W Amunation mamy taką rzecz, która zwie się wyrzutnia fajerwerków. W końcu się pojawiła z powrotem, więc można w tym tygodniu się tym troszeczkę pobawić. Spoko. Można też sobie odpisować armatę. kto co lubi, nie? Więc spoko, że to jest. I jeszcze sobie wyjdziemy na zewnątrz i w tym czasie powiem wam, że oczywiście Pantera, która była w poprzednim tygodniu w Cayo Perico, już jej nie ma. Statuetka Pantery, już nie będę mówił jaka jest, ale jest statuetką i właśnie ona znikła sobie, ale pojawiły się nowe próby czasowe, więc pierwsza znajduje się w tym miejscu, jest to próba RC Badi, to jest w miarę prosta, ale jest także próba tutaj i ona jest kurde już trudniejsza niestety. I ją robimy zwykłymi pojazdami. I tyle. Więc ja się z wami, proszę państwa, żegnam. Siemanko, cześć. Elo.